Reset Obywatelski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj jest program prawdziwy w czasach na niby. Oczkość w głowie, Reset Obywatelski. Witajcie serdecznie. Program wyjazdowy z pewnego miejsca w Polsce. No teraz jest taka moda na programy wyjazdowe, gdzie kto nie pojedzie, to robi program, albo gdzie kto nie robi programu, to gdzieś wyjedzie. Takie są czasy. Ja jestem na wyjeździe łamanym, czyli tak trochę wypoczywam, a trochę pracuję, ale miło mi. Program realizuje Iza, a mam też sponsora, oczywiście Joanna z Brukseli. Bardzo dziękuję serdecznie. Jest sponsorem dzisiejszego programu. No, zbierało się mnóstwo rzeczy. Będzie rzut oka na poezję, a w zasadzie na, muszę powiedzieć, literaturę. No i tak jest ciekawie, że sondę zrobimy najpierw. Sondę zrobimy. Pytanie jest trudne, wydaje mi się, trudne. A mianowicie, za kogo przebrał Jarosława Kaczyńskiego Joachim Brudziński? Za kogo przebrał Jarosława Kaczyńskiego Joachim Brudziński? Są cztery podpowiedzi. Czy odpowiedzi? Numer jeden, za Bociana. Dwa, za Trumpa. Trzy, za wujka z Knerusa. I cztery, za Krasnala Hałabałę. I może jeszcze powtórzę, czyli za kogo przebrał Joachim Brudziński Jarosława Kaczyńskiego? Za Bociana, za Trumpa, za wujka z Knerusa. I tu wszystkie skojarzenia z Kaczogrodem są nieuprawnione. I za Krasnala Hałabałę, no to tak dziadersi mogą coś na ten temat pamiętać jeszcze. No ale dzieje się na tym przedmurzu chrześcijaństwa, czy przedmurzu czegokolwiek, ale niektórzy mówią, że przedmurzu wszystkiego, że wszystko jest na niby, że jest równoległa Nibylandia i to wszystko się toczy, chociaż zwykle było tak, że ziemia toczy swój garb uroczy. Znaczy, można to samo powiedzieć o rządzącej partii Prawo i coś tam jeszcze jest. Otóż sondaż CBOS-u na 8 minut się ukazał w internecie, gdzie przewaga PiS-u jest 1 punkt procentowy, 28-27, ale 8 minut później zdjęto. To bardzo ciekawy sondaż. No a w resztę sondaży, o tym rozmawialiśmy już kiedyś, no to jak tam się zada pytanie i co widać, to tam jest. Ale rozsądni ludzie też, niektórzy przestali odpowiadać w sondażach, ponieważ nigdy nie wiadomo, który Pegasus nas namierza. O tym też dzisiaj powiem, ale nie mogę nie zacząć od najważniejszego wydarzenia mijającego tygodnia, czyli przekaz oburącz miecza z legendą, że sam Mieszko go tam sobie nosił u pasa. No i zrobiła się z tego afera, dlatego że miecz wręczał największy pechowiec i chyba nieudacznik jednak mimo wszystko, Jacek S., minister tych aktywów, które za chwilę będą pasywami. Ja się śmieję, ale tu nie ma się z czego śmiać. Jacek S. jest odwrotnym bratem, bliźniakiem tego, co w złoto, ten Midas tam, czy jakiś tam, to on zmienia dokładnie wszystko w odwrotną sytuację. No ma facet talent, to trzeba mu przyznać, że jak sobie zaczął popróbować w tym biznesie, to po prostu zaczęło mu wszystko nie wychodzić na większą skalę. A to jest już osiągnięcie, bo tak sobie spierniczyć coś można na małą skalę, to każdy z nas to robi i nie ma sprawy, ale tu chodzi o takie wielkie znikanie, nie? To jest też fajne, że tam David Copperfield, największy co zniknął, to chyba wagon kolejowy, to było największe osiągnięcie Davida Copperfielda, że potrafił zniknąć wagon
kolejowy, a tutaj kolega Jacek ma już dużo więcej osiągnięć, bo zniknął wybory kopertowe za 70 milionów, zniknął elektrownie, zniknął coś tam jeszcze i proces znikania kontynuuje, co go stawia też w takim panteonie gwiazd, które potrafią zniknąć różne rzeczy, bo tam jakiś zniknąć portfel, czy zniknąć jakąś spółkę Skarbu Państwa, znaczy nie, to przesadziłem, zniknąć samochód służbowy, to są banały, ale właśnie zniknięcie spółki Skarbu Państwa, czy zniknięcie jakichś różnych dochodowych rzeczy. Sasinadę też potrafił zniknąć, wprawdzie nie do końca, bo został wygwizdany, a jak są gwizdy, to czary nie wychodzą. W związku z tym Jacek jest jak na najlepszej drodze do zniknięcia nas wszystkich też tutaj i pewnie by się ucieszył, gdyby cześć mógł nas zniknąć. Ta poezja miała być, zaraz wrócę na Jasną Górę. Zresztą Jasna Góra przypomina tutaj taki zapomniane słowo, a mianowicie pomroczność jasna, co by się zgadzało, że to jest Jasna Góra. Krzyżacy dzisiaj, no bo nie może być inaczej. Na przykład jakieś krótkie. O właśnie, no, Krzyżacy, Krzenek Sienkiewicz, tom drugi. My krzyże na płaszczach nosim, odpowiedział z dumą Schönfeld, czyli któryś albo rzecznik rządu, albo tam obok. Na to zaś powała, czyli a trzeba go nosić w sercach. Ja zacytuję, żeby to dotarło, że my krzyże na płaszczach nosim, odpowiedział z dumą Müller, Schönfeld, zaś Pawlak powała, powiedział, a trzeba go nosić w sercach. Tylko nie dodał Henryk Sienkiewicz, czy w serce wbite, czy narysowane, czy w ogóle coś tam innego jeszcze. I wracamy na Jasną Górę, bo ta pomroczność jasna rzeczywiście nastała, nadejszła z góry na Paulinów, którzy opowiadają różne takie kocopały, że tam każdy może przyjechać i zrobić pielgrzymkę, że oni to nie wnikają, co tam się dzieje na Jasnej Górze. No i pojawiły się różne głosy sceptyczne, jak to zwykle bywa. Nikt nie docenia tego, że tam i motocykliści mogą pojechać, i fryzjerzy, co się dzieje. No każdy może na wałach. Ale tak pojawiają się coś dziwni ludzie, neofaszyści na przykład, albo jacyś narodowcy, cokolwiek innego, no to Paulini mówią, że oni na to za to odpowiedzi nie biorą. No nie odpowiedzi, tylko odpowiedzialności nie biorą, bo każdy może. I pojawiły się już głosy takie, skoro sięgamy do Mieszka I, ja zaraz wrócę do tego sztyletu nieszczęsnego miecza, co go tam przynieśli Jacek S. i za nasze pieniądze ten od prądu. I żeby było jasne, darowali go byli ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, pierwszemu biznesmenowi Rzeczypospolitej Polskiej, który skromnie dar wziął, przyjął. No i zapytał, czy ma nim machać i tam coś inne robić. Na co dowcipnie ktoś tam odpowiedział, że to, co teraz robi, to jest wystarczające. Ale właśnie, bo na to na temat, otóż pojawiły się głosy, że skoro sięgamy już do Mieszka I, to można by sięgnąć do Sienkiewicza i jednak Kmicica pokazać jako postać nie do końca pozytywną, bo po cholerę tą Częstochowę bronił i tą największą kolumbrynę rozsadził, był narażając życie swe. O, chociaż nie kruche oczywiście. No ale ponieważ to jest Jacek S., bo tego pana od prądu nie znam, w każdym razie płaciłby mu pieniądze, przepłacając za energię, ponieważ ta Enea, czy tam inne jeszcze spółki od prądu nie chciały energii wiatrowej, energii słonecznej, czyli zrobili ludzi trochę w bambuko, czyli w standard, jeżeli chodzi o PiS. I prąd jest drogi, ale dzięki temu, że prąd jest drogi, można było przekazać pieniądze fundacji, 250 milionów, PLN-ów, ćwierć miliona. I oni poszli, to chyba było nie wiem, na karcie albo blikiem przekazane, nie wiem,
poszli do jakiegoś antykwariatu i tak przy drzwiach takie coś leżało, właśnie brudne. Mówi, a co to jest? A to jakiś miecz, panie, z czasów Mieszka I, nikt go nie chce, no ale trochę kosztuje. No i oni mówią, a ile kosztuje? Ja 250, 260 podobno kosztowało milionów, ale dychę mogę opuścić. No i oni blikiem przelali i zabrali ów miecz. Nie pamiętają, w którym antykwariacie, nie pamiętają też, bo nie chcieli, to jest teraz słynne pytanie we wszystkich sklepach w Polsce, czy potrzebuje pan pokwitowanie, czy pani? Nie, proszę, nie, nie ma problemu. Nie, nie drukujemy paragonu, znaczy paragon musi być drukowany, tego tam bankowego potwierdzenia. No i oni tu też nie drukowali, tam 250 milionów na bliku, to tam generalnie piechotą chodzi. No ale ponieważ jest to Jacek S., no to zaczęły się schody. Bo prosta transakcja, proste wręczenie i proste wazeliniarstwo nie dają tutaj efektu. W związku z tym okazało się, że przy bliższym poznaniu na Jasnej Górze, a w zasadzie chyba już w Toruniu, bo nie wiem, chyba Tadeusz pojechał z powrotem do siebie, że ów scyzoryk nie był ani z Galicji, ani tam ze Szczerbca, tylko mógł być sfalsyfikowany. No i to by się zgadzało. To jeżeli mówimy o panu ministrze Jacku S., ciekawe czego to jest skrót, padajcie, sami spadajcie, jest właśnie, no być może jest podróbą. Taką spatynowaną podróbą, wyszczerbioną na rączce. No i co teraz zrobić? I najciekawsze były reakcje na drugi dzień, bo to miał być wielki sukces włożenia w pewną część ciała Tadeuszowi R., który prowadzi swą krucjatę z rodzinami radia tam pewnego. I symptomatyczne są zawsze dwie rzeczy. Ostatni raz na Jasnej Górze wystąpił Jarosław Kaczyński 8 lat temu, kiedy nie był do końca pewny, czy wygra wybory, czy nie, czy 2014, czy 2015. Pojawił się, spędził nawet całą noc w eterze Radio Maryja. I później, 3 lata później nie przyjechał, jakiś list wysłał umyślnym, czyli już nie odczuło takiej potrzeby przebywania w tym pomrocznym miejscu jasnym. A teraz przyjechał znowu i miał duże przesłanie, takie właśnie, żeby głosować, wiadomo na kogo głosować, bo resztę to B. No i w Paulini byli zadowoleni, ponieważ przyjechał, a Tadeusz R. był w niebo wzięty, ponieważ wyścigi wchodzenia mu między miecz a pochwę. Chociaż miecz był bez pochwy, to trzeba przyznać, że rzeczywiście konsekwentnie pilnuje się tych bezeceństw, żeby nie się rozprzestrzeniało to LGBT+, straszne, czy w ogóle LGBT, czy cokolwiek, co ma z tym wspólnego. I miecz został udarowany bez pochwy. No może się okazać, że pochwa nie wytrzymała lat. No i po prostu się była rozpadła. Ale lepiej wyglądać daje nagi miecz. Wprawdzie z literatury wiemy, że dwa nagie miecze robią wrażenie. Chociaż taką stal to oni sobie mogą w zagłębiu rury robić, a nie miecze, dlatego że u nas byle siła, ten miecz wokół palca sobie owija. Wróć. Wokół palca to gwoździa obwija sobie gustlik, a te topory i miecze to ten taki spod spychowa. Ze Spychowa, nie, też wszystko mi się chrzani. Maćko z Bogdańca ten miecz tam, czy tam topór wyginał. W związku z tym ta rura z zagłębia rury może wytrzymać co najwyżej jakiś rodzaj ścieków, a na miecze się nie nada. Ale i te przyjmiemy na znak zwycięstwa. No i teraz jest pytanie, co to będzie, kiedy okaże się, że rzeczywiście miecz jest falsyfikatem. Został kupiony za 250 baniek, no po rabacie oczywiście, bo było drożej, no ale nie jest on prawdziwy. A ja uważam, że martwić się nie po potrzeby, naprawdę. Ponieważ nasze państwo, nasz kraj, nasza ojczyzna
w bardzo wielu miejscach już nie przypomina oryginału. Wszystko jest sfalsyfikowane. No, prześledźmy najprostsze rzeczy, czy najprostsze osoby. Premier jest falsyfikatem, ponieważ nie jest prawdziwym premierem. No i tak to wygląda, jak wygląda. Armia nie jest prawdziwą armią, jest falsyfikatem. Na papierze wygląda świetnie, a jeżeli chodzi o jazdy konne, to już się nie praktykuje tych różnych rozwiązań. W związku z tym konie mogą jeździć na paradach, chociaż była taka parada, gdzie samo siodło biegło z jeźdźcem, a konia nie było. Teraz oczywiście na 15 sierpnia rozumiem, że minister Teodor Błaszczyk, Mariusz Teodor Błaszczyk zrobi nam pokaz tych koreańskich samolotów latających po prostu z prędkością światła na wysokości Lamperii. Ja bym tylko się, panie ministrze, zastanowił, czy to jest warte, bo to siodło bez jeźdźca było naprawdę wstrząsające i taki jeszcze miało te husarskie skrzydła. No ale jeszcze kończąc wątek oczywiście miecza, kolejny sukces. Jeszcze wszystko jest fałszywe. Jest sfałszowany Trybunał Konstytucyjny, sfałszowana jest telewizja publiczna, sfałszowana jest wolność słowa, sfałszowana jest Krajowa Radiofonii tego i owego. Po prostu czego się nie dotkniemy, jest to albo fałszywe, albo opakowanie zastępcze, bo w środku i tak jest wszystko zastępcze. No i po prostu tak to wygląda. Prawo też zaczyna być coraz bardziej już na złączu prawdziwe, nieprawdziwe i więcej jest rzeczy fałszywych i sfałszowanych, powiedzmy tak głośno o tym mówiąc. Jestem ciekawy wyników sądy, ale to może za chwilę zobaczymy, bo wielu osobom skojarzyło się z Donaldem Trumpem. No, możemy powiedzieć taki Trump, jak i kraj. Ale tutaj można powiedzieć, że Joachim Brudziński brzytwy się chwyta. Tak to już może zostać. Coraz ciekawsze są te rozwiązania, dlatego że albo kopiują platformę z tymi standami, takie obce słowo stand, czyli wycięty z kartonu milioner PiSu, który chcąc nie chcąc utworzył aleję milionerów, co całkiem dobrze wyszło pewnie PR-owcom Platformy, że coś takiego zrobić, ale pan konferencję z panem rzecznikiem z PiS-u chcieli zrobić to samo, tylko nie wiedzieli, że jak zrobią to happening, czy próbę happeningu pod siedzibą Platformy Obywatelskiej we Warszawie, to nie mogą z piwnicy wyciągnąć następnych milionerów i dostawić jest. No i w pierwszej chwili konferencje się z rzecznikiem nie zorientowali, że coś jest dostawione i wyszło krotochwilnie, zabawnie i śmiesznie. Czyli tak jak na co dzień zawsze jest, kiedy od rana słyszy się właśnie te fantastyczne rzeczy, jak to będziemy miodem i mlekiem się zaklejać. No ale zobaczymy. I w związku z tym, że na tej Jasnej Górze pojawia się ta pomroczność jasna, no to się rozlało na kraj. No i pojawiają się różni ludzie mniej lub bardziej pomroczni. No i objawił się Janusz Korwin-Mikke, znany polityk polski od 89 roku, jest z zawodu politykiem. Był też niezłym brydżystą kiedyś, a teraz wychodzą mu na starość, nie wypominając nikomu niczego oczywiście, wychodzą mu wszystkie jego zaszyte, ukryte, przytłumione i wycięte nożykiem takim fobie. To, co wygaduje na temat dziewczynek, kobiet, matek, żon, córek, to naprawdę trzeba rzeczywiście chyba mieć podobne widzenie świata jak Janusz Korwin, żeby głosować na takie poglądy i na takiego człowieka. No i oczywiście w tle zawsze jest Gregory Brown, który swoją bezpretensjonalnością i chłodną analizą gorącej sytuacji doprowadza do wściekłości tych, którzy próbują to jakoś zupdate'ować, czyli znaleźć w tym sens.
Ci, co oczywiście z założenia sensu nie znajdują i wiedzą, że tam nie ma co za bardzo tego szukać, bo tam czegoś nie ma i metoda na Kubusia Puchatka tutaj się jakby nie sprawdza. Czyli im bardziej prosiaczek tam zaglądał, tym bardziej tam kłapouchy go nie było. I tu poruszyłem od razu kilka wątków, dlatego że i pan Mikke, i pan Brown są to czołowe postacie Konfederacji. Konfederacja, która w masce Mencena oraz z głosem, powiedzmy umownie, Bosaka udaje kogoś innego niż jest. To jest, też jest falsyfikat. To jest nieprawdziwa partia, jest sfalsyfikowana. Mamy jedną stronę medalu, gdzie oczywiście wolność, równość, braterstwo. W zasadzie 4 dni praca, później piwko, samochód i nie tam, grill, bo to jest, to ważne jest dla nas, żeby mieć czas na grillowanie. No i on się konsekwentnie tego trzyma, bo dojeżdża już do trzeciej chyba strefy, czyli no, tak to można określić. A jak ktoś się daje nabrać, no to trudno, zostanie mu tylko posmak kiełbasy podwawelskiej czy nadzwyczajnej, no i dym z kominka, czyli z ogniska. A natomiast w momencie, kiedy będą już wyniki wyborów znane, to może się okazać, że ten dym z tego ogniska czy z tego grilla był tak zadymiony, było, że nie widzieliśmy napisów SOS i tu nie chodziło o pytanie o SOS, tylko o pomoc i będzie za późno. Po prostu jeżeli oni już wejdą, to już przez 4 lata nie wyjdą. Oczywiście spekulacja jest taka, że obecnie miłościwie nam niemiłosiernie panujący wygrają te wybory i wtedy pozostanie nam tylko smak dymu z tego ogniska i te momenty fajne, kiedy mogliśmy zagasić ognisko. I będziemy rozpalać następnym razem. To tak z rzeczy takich bardziej optymistycznych. Bardziej pesymistycznych jest to, że rozkręca się właśnie karabolizm i utonizm oraz zachłyśnizm się różnymi rzeczami, jak to na wakacjach, jak to w lecie. Raczej trzeba uważać, to znaczy nie robić trasy na raz, jeżeli ktoś jeździ sam, robić przystanki częste, żeby nie było tam różnych rzeczy i też wykazywać się mniejszą głupotą niż się wykazujemy, też mówię o sobie, w ciągu roku, czyli żeby gdzieś dotrzeć na 12.05 w danym mieście, nie grzejemy 250 na godzinę o godzinie 12.06, bo jeszcze nie ma takiego bolidu, który by czas cofnął. Natomiast urządzenia są różne, oczywiście mogą się zdarzyć takie śmakie czy owakie. Ale dobrze, jeżeli chodzi jeszcze o ten miecz, to było właśnie charakterystyczne, że żaden poseł czy posłanka PiS-u na drugi dzień nie była w stanie się odnieść do tego. To znaczy raczej uciekali z niej strzału, przerabiali to na jakiś dowcip, może tam, że to niepoważne, jeżeli ktoś się trafiał bardziej wyszkolony, to mówił tak oczywiście, ale dlatego, że lewacy podłożyli tam ładunek wybuchowy i on nie wybuchł. No i tak, nie wiem o co chodzi. Zastanawiałem się trochę, bo siedziałem sobie już w knajpie na Wydmach, czy nie wezwać tych od, no, jak się nazywają ci, na poligonie, saperzy. No ale powiedzmy, że dajmy temu spokój. Jeżeli chodzi o takie codzienne rzeczy, to Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale Wimbledonu i wzbudziła tym szacunek Polaków, czyli wyzwali ją od najgorszych łachut i beznadziejnego talentu. Czyli normalnie po polsku tak się dzieje. Iga, pani Igo, prawda, proszę się nie przejmować. Tak jak wymieniliśmy kiedyś SMS-y dawno temu, to podtrzymuję, że niech pani robi swoje, rób swoje. I do przodu. Tutaj akurat Tadeusz z Torunia ma rację, nie ma się co przejmować. W sondażu właśnie pytanie jest takie, czy Joachim Brudziński robi to specjalnie? Mnie się wydaje, że nie. Że on jednak lubi swojego prezesa, nawet go może kocha i szanuje.
Trochę go zaniedbał, bo będąc w Brukseli, to mu trochę odpuścił. Natomiast teraz myślę, że to jest wszystko na serio. Gdyby chcieli nas rozbawić, wysłano by Pinokia, ale czy tego? No tego, co tam jest na stanowisku za premiera robi. On jest bardziej zabawny, a tutaj no, ja stawiałem, że go przebierają za Trumpa jednak, tylko musieliby mu jeszcze napompować ten garnitur bardziej, bo Trump nosi duże garnitury za małe pieniądze, chociaż Trump to pewnie za duże pieniądze, dużo większe i takie tam inne, ale później nie pokazano takiego slajdu albo takiej informacji, że to był fake, że ta czapka to w ogóle nie była czapka, że to jak wchodził, to dostał od dziecka, które miało dwie czapki takie i podzieliło się z wujkiem, z Knerusem. Trudno powiedzieć. Natomiast Trump na razie wiem, jak skończył i miejmy nadzieję, że tam skończy. Natomiast Jarosław Kaczyński ma jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, do zepsucia w naszym przepięknym kraju. Ale pamiętacie peleryny, których Jojo ubrał uczestników pchania kolumbryny pod górę? No to kolumbryny w takich patriotycznych barwach całkiem. Natomiast problem polega na tym, że wracamy do innych rzeczy i ktoś inny chciałby z tego skorzystać, to już wtedy to jest niedobrze. To wtedy jest antypolskie tam jeszcze i tak dalej. A ponieważ reakcje na miecz są bardzo podobne z różnych stron, jak reakcje na wizytę u lekarza na przykład, to tam kabaret moralnego niepokoju sobie świetnie z tym radzi. No i powstał taki właśnie sketch, dowcip, nie wiem jak to powiedzieć, kabaretowy, który w zasadzie wszystko wyjaśnia. Ale to trzeba już sobie zerknąć na kanał. Mają jakiś kabaret moralnego niepokoju, to znajdziecie bez problemu. Tam jest to wszystko wyjaśnione w pełni. Jak to działa, dlaczego tak działa, co z tego wynika. No i może się okazać, że rzeczywiście Joachim Rudziński ma jakiś rewolucyjny gust. Będzie się nazywało, że diabeł ubiera się u Jojo. Co może być bardzo intrygujące, bo wszystkie rzeczy mogą być albo już spalone, albo okrągłe. No ale ponieważ to diabłu nie przeszkadza, tylko zaciągnie się lewą nocem i już pożar zagasi. Na propos Brauna i Kozienko, naprawdę zastanówcie się, czy warto promować takich ludzi w tej chwili. Ja wiem, że parlament to jest wtedy obecnie wielki nic, ponieważ gra pod dyktando jednej osoby. Natomiast może warto wesprzeć, zastanawiając się, że może czas się odwróci i wszystko się odwróci na drugą stronę i mniej falsyfikatów będzie przebieżało nasze drogi, lasy, mosty, pola i inne rzeczy. Dobrze, zapytam Izę, czy możemy zobaczyć te wyniki sondażu na półmetku? Czyli, a może na czacie jest, zaraz sprawdzę. Jest, już odczytuję, słuchajcie. No, że za Trumpa go przebrał 49%, ja też tak uważam, ale tu moje zdanie nie jest najważniejsze. Za Hałabałę 32%, za wujka Sklerusa tylko 8% i za Buciana 11%. To mamy taki podział, że większość z was uważa, że przebrał go za Trumpa. No tak. Tak, to, ale to zresztą moim zdaniem powinni to bronić, bo pani Zalewska na przykład napisała w internecie, na Twitterze, że ona wybiera Polskę. Tam nie dodała, że z kontenerów na ubrania i pokazała zdjęcie największego wroga Donalda Tuska. No mówicie, właśnie Donalda Tuska, tak. Największego wroga Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska w czapce z Peru. Pamiętacie taką myckę miał i tu miał napis Peru. No i inteligentnie napisała, że ona wybiera Polskę. No i się niestety zmartwiliśmy, że wybiera Polskę. Natomiast myślę, że tutaj kluczowym zdaniem powinno być,
że mamy takiego Trumpa, nie wstydzimy się, że to jest nasz Trump, Trump na miarę naszych oczekiwań, na miarę naszych możliwości i ma lepszą czapeczkę niż ten prawdziwy Trump, no ale to jest kwestia budowania narracji. Reset Obywatelski. Jestem Mirkiem Oczkosiem, to jest program Oczkoś w głowie. I oczywiście jest sponsor, Joanna z Brukseli, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę. Wspomagajcie nas na Patronite. No właśnie, Reset Obywatelski, wspomagajcie na Patronite. To jest program prawdziwy w czasach na niby. Oczywiście jesteśmy po niewłaściwej stronie muru chrześcijaństwa, no ale tu jeszcze trochę podkwimy. Podkwimy? No, nie, Jezu. Dobra, jest sonda i cały czas namawiam do brania udziału w sądzie. Za kogo przebrał Jarosława Kaczyńskiego? Joachim Brudziński za Bociana, a 1-2 za Trumpa, 3 za wujka Sknerusa i 3 za Krasnala Hałabałę. Do przerwy prowadził Donald Trump, czyli w sensie, że to jakoś nam się kojarzy. Mnie też tak to jakoś wyglądało, że ta make Jarosław great again, bo to tak chyba musi wyglądać. No ale, żeby tak za wesoło nie było, ja już coś wesołego na koniec oczywiście powiem, bo PZPN wrócił do swojej normalnej, meczowej formy, za co kibice starsi są wdzięczni, młodsi niech się uczą, że nie na każdym pniu rodzi się Lewandowski, tudzież niejaki Boniek. Za to na każdym pniu, pod każdym krzakiem i w każdej kapuście ta pozostała część, no jeszcze od czasów słynnego Mariana Dzi. No i jak widać, nas to kręci. My po prostu futbol rozumiemy w taki sposób i nareszcie wszystko wróciło na swoje miejsce. Czyli Zenek śpiewa, a PZPN kręci lody i czekamy na podróż fryzjera oczywiście. Ale to na końcu miałem powiedzieć, to jeszcze o tym powiem. Bardzo mocno wrócił do akcji Zbigniew Z. Niektórzy mówią, że zero przeszacowane, że to jednak był komplement, tak jak w przypadku pisarza Żulczyka, że nie doszacował pana Adriana, tak w przypadku tekstu Leszka Millera okazuje się, że był to po prostu komplement. Był komplement. Otóż prokurator generalny oraz minister sprawiedliwości, a także prezes własnej partii oraz członek tejże partii, coś tam było z tym, nie Bóg, honor, ojczyzna, fraternité, égalité, liberté, chyba też nie. No w każdym razie oni coś tam mają ze suwerennością albo z niesuwerennością. Otóż minister Zero przerwał karę niejakiej Marice i tu się pojawiły oczywiście uśmieszki, Marika zresztą. Otóż przerwał karę, uważał, że jego prokuratorzy, którzy skazali tęże osobę, znaczy, że wnioskowali o 6 lat więzienia, sąd był łaskawy i dał 3 lata więzienia. Otóż owa Marika, jak się okazało wczoraj, patriotka głęboko wierząca w Młodzież Wszechpolską, znaczy jest w Młodzieży Wszechpolskiej, okazało się, że no tak, bardzo panie Tomaszu, dziękuję. Okazało się, że ona nic nie zrobiła, że wyraziła własne poglądy i teraz najbardziej, bo to, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny wyciąga z więzienia osobę skazaną za rozbój na 3 lata, no to jestem w stanie sobie to już wyobrazić, bo przyzwyczaił mnie do tego, że robi wszystko, co może tylko robić. Ale to, że żąda od Adriana, czyli od prezydenta, żeby natychmiast ją łaskawił i że przerwanie kary jest do tego czasu, kiedy łaskawienie będzie gotowe, to już jest szczyt bezczelności. Tym bardziej, że otwiera to, jak to powiedział kiedyś koalicjantka w zasadzie Jarosława Kaczyńskiego,
To jest otwieranie puszki z Pandorą. Na dziko, powiedzmy. Natomiast ja się śmieję, tylko to jest taki śmiech przez łzy jednak mimo wszystko, bo jeżeli wyrwanie komuś, oplucie, wykręcenie rąk i skopanie, wyrwanie torby, bo była tęczowa akurat, to jest wyrażanie poglądów, no to może za chwilę pojawić się takich replikacji marik trochę, bo będzie ludziom nie pasowało, że ktoś jedzie na rowerze, bo to pewnie jest ten homoseksualista i cyklista, a może nawet i Żyd. Nie będzie się komuś podobało cokolwiek innego, nie wiem, torebka ze skóry, tak, albo ze czegoś jeszcze innego. Naprawdę gratulacje, no ale to trzeba mieć przynajmniej ze dwie komórki, żeby to zrozumieć. Natomiast to jest jakiś pomysł na kampanię, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło sobie razem ze swoimi przystawkami takie prawo, że prokurator generalny może wszcząć śledztwo, które zostało już dawno zakończone, wyroki prawomocne zapadły, na 10 lat wstecz. No i ludzie się zastanawiali tak, a ciekawe, które pierwsze będzie. No i dużo było takich głosów na to, że to będzie śledztwo, które tam, niektóre są już chyba ukończone, związane z tym, jak minister ZZ ścigał lekarzy i na wiele lat położył transplantologię w Polsce na łopatki, ponieważ nie podobało mu się to, że lekarze nie zrobili wszystkiego według niego, albo wręcz zabili tatę. Ja rozumiem ból, natomiast działania, które były po prostu cholernie nieadekwatne, cholernie niesprawiedliwe i nieprawne, do tego stopnia, że zaszczuto najbliższą przyjaciółkę rodziców pana Z. I myślałem, że on będzie wznawiał te sprawy, no bo to wygląda na to, że tak to jest. Ale nikt nie obstawiał, że jako pierwszą sprawę, którą wznowi prokurator generalny i minister sprawiedliwości oraz prezes swojej partii, członek tam czegoś tego i owego, że będzie to sprawa prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, który wygrał we wszystkich instancjach i wykazał on i sądy wszystkie, że był fałszywie oskarżany, pomawiany przez biznesmena, chyba Julkę, jeśli się nie mylę, i pewnego dziennikarza, czy dziennikarza w cudzysłów bierzemy, który opublikował zmanipulowane taśmy i materiały. Mało tego, dostał za to kasę. Zdaje się, że między 5 a 7 tysięcy złotych. W związku z tym wygrał. 7 lat był ścigany, zaszczuwany. Większość znajomych po prostu nie chciała się z nim kontaktować, bo się wstydziła. Partia się od niego odsunęła. I okazało się, że prezydent Sopotu jest niewinny. No to teraz jest to pierwsza sprawa, ludzie, to jest pierwsza sprawa, którą wznowił minister Ziobro. To znaczy, że jesteśmy w domu wariatów. To znaczy, że kampania wyborcza będzie polegała na tego typu sytuacjach, żeby napastować, żeby oskarżać, żeby pomawiać. Naprawdę, panie ministrze, nie ma ważniejszych spraw niż sprawdzenie, czy prawomocne wyroki na prezydenta Sopotu sprzed tam, nie wiem, ilu lat, nastu, żeby je jeszcze teraz rozdrapywać. To nawet się pan nie kryje z tym. Nawet się pan tym nie kryje. Ja wiem, że jest pan pamiętliwy, złośliwy i trzęsącym się głosem pan często przemawia, kiedy się pan boi. Natomiast Jarosław już obiecał panu te miejsca na liście. Może by pan pościgał jakichś przestępców. Nie wiem. Może by się przydało. Albo żeby się pan zajął czymś bardziej pożytecznym niż rozdawaniem na przykład funduszu na ofiary, na przestępstw. Pan to rozdaje gospodyniom, kołom gospodyń wiejskich, obrażając te dziewczyny, te panie i te fajne babki, ponieważ to znaczy są ofiarą przemocy kogo? Systemu, który pan reprezentuje, nie wiem, swoich mężów. No fajnie jest wręczyć lodówkę, oczywiście mikser i pralkę, ale może by pan ze swoich jakoś wyskoczył. Ma pan 4 pensje, dorobił się pan w Brukseli kupę szmalu i teraz po prostu tutaj z panem Jakim udajecie jakiś, nie wiem co, pan Jaki też założył koszulkę. Lusterko jest potrzebne czasami. Panie Patryku, europoseł w takiej koszulce jak jegło i ten miecz tam,
przecina te dwa na G tam, no to naprawdę można by się troszeczkę pośmiać, a miałem się nie śmiać, nie wiem, to się nie będę śmiał. No to pan Ziobro właśnie robi kampanię. No i teraz oczywiście jest też układ, który jest do bólu czytelny. Znowu dwie spółki na giełdzie ruszyły w górę, ale uważajcie, inwestorzy, ponieważ tam znowu jest Jacek S. i może się okazać, że skończycie po prostu jak Jakimowicz zawieszony w TVP. To niesamowicie, jak to się wszystko sprawdza w historii, gdzie po prostu nie ma przyzwoitości wśród złodziei. Nie? Kiedyś była jakaś przyzwoitość wśród złodziei, a teraz nawet wśród złodziei nie ma przyzwoitości. No ale to też tacy złodzieje są prawdopodobnie fałszywi, którzy po prostu kradną, jak to mówił, któryś mówił, że pamiętam, czy Franz Maurer, czy Bogusław Linda, czy tak, chyba tak. Jan Machulski to mówił, przepraszam, Jan Machulski to mówił w banku, że lepiej kraść par excellence jako złodziej, bandyta, niż jako prezes banku czy prezes PKN, który nie istnieje już, ta druga część została, czy kraść jako minister, bo to już jest, to nie można inaczej powiedzieć, tutaj nie, że tam coś macie uchybienia jakieś i tak dalej, i na to wszystko wychodzi wasz szef z długim nosem i mówi, że naprawiliśmy budżet, tylko zapomniał dodać naszych rodzin, naszych znajomych, przyjaciół i krewnych, bo to jest też różnica, żeby Pinokia czytać razy dwa i odwrotnie oczywiście, jak mówi, że jedzie na północ, to wiadomo, że pójdzie na południe, a jak jedzie na wschód, to mówi, że jedzie na wschód, to pójdzie na zachód. I takich rzeczy jest bardzo dużo. I jakże to jest uczciwe i prawdziwe, kiedy prezes PZPN-u zwala na sponsorów, że na pokładzie samolotu działy się sceny dantejskie. Jakie dantejskie? Normalnie polskie, tam jeszcze grilla powinien ktoś rozpalić, i naprawdę z przodu Zenon czy ktoś inny powinien na korgu tam, chociaż Zenon nie umie, ale no, śpiewać, niech śpiewa, też nie umie, ale śpiewa. W związku z tym grill, kiełbaski, piwo powinno lać się strumieniami, w końcu jednak świętowaliśmy porażkę, a to umiemy najbardziej. I tak toczymy się, toczymy, ja mówiłem o tym, ziemia toczy swój garb uroczy, no tu nie ma nic urokliwego. Natomiast przynajmniej facjaty z PZPN-u są prawdziwe. To tak to wygląda. Jest taki sam futbol w stylu grania, jak właśnie oglądanie tych ludzi od wypijania drinków i różnych innych rzeczy. I jak kiedyś obciachem był sponsoring tej sieci z tymi skrzydełkami i kropkami, tak teraz po prostu są sponsorzy i są też ludzie na pokładzie, którzy mają wyroki za 46 ustawianych meczy. Reprezentację kiedyś prowadził nie tak dawno facet, który miał 200 połączeń z barberem. Po polsku czynamy fryzjer. Otóż ów barber był bardzo potrzebny, a ten osobnik, który do niego dzwonił 200 razy, chciał się ogolić, ostrzyc na okrągło, ale barber golił kogo innego w tym czasie. W związku z tym darowano reszty kar, znów się można było śmiać. No, jak tu można wytrzymać w takim cudownym kraju? No, naprawdę, PZPN dla mnie jest hitem. No i co jeszcze? No, jeszcze jest mnóstwo rzeczy, no ale należałoby się jakoś skoncentrować. Może jeszcze powiedzmy o tych wybrykach jasnogórskich na koniec, żeby to jakoś domknąć. Otóż Episkopat Polski jest takie coś, ciało, które wydał komunikat. Komunikat kuriozalny, naprawdę, który przestrzega i wiernych, i partie polityczne, i hierarchów też, chociaż tam najmniej o tym jest, żeby się nie angażować, Kościół się angażował w jedną opcję polityczną. No i podpisało się tam kilku sensownych w miarę, tak by się wydawało, gości. I co zrobił z tym PiS oraz
Tadeusz, biznesmen młody z Torunia. Otóż olali to. Olali to z góry na dół i z prawej do lewej, z lewej do prawej. No i jak tak dalej będzie, to tak dalej być nie będzie niestety, ponieważ to powiedzieć, dzietność, chciałem powiedzieć, ale chyba dobrze, dzietność udziału w religiach, lekcjach religii jest zatrważająco niska i będzie jeszcze niższa, ponieważ brak jest jakiejkolwiek oferty. A Harry Potter tutaj naprawdę to jest dzieło szatana. W związku z tym trudno się nad tym zastanawiać, ale pomyślcie o tym, co robicie, bo może już nie będzie co zbierać i nie będzie miał kto rzucać w te tace czy na te tace. Dobrze, sprawdźmy jeszcze, myślę, że kilka minut zostało, ale sprawdźmy sondę. Poproszę cię, Iza, o wyniki sondy, czyli za kogo przebiera Joachim Brudziński Jarosława Kaczyńskiego, za Bociana, za Trumpa, za wujka Sknerusa i za Krasnala Hałabałę. I mam nadzieję, że za chwilę tutaj się przekonamy. O, bez zmian. 49 Trump, Hałabała 32, Bocian 11, wujek Sknerus 8. Czyli jednak instynkt polityczny tutaj widzów nie zawodzi, że będziemy robić kampanię po Trumpach. Jakoś tak. Tak to się zdaje się mówi. No dobrze, a z rzeczy takich, które dzieją się na bieżąco, to oczywiście mnóstwo celebrytów wrzuca różne fotki na Instagramy, gdzie to oni nie będą, gdzie to nie są, co oni nie robią. Pamiętajcie o tym, że to wszystko jest też na niby. Gdzieś ktoś jest, gdzieś kogoś nie ma. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby przemyśliwać to, co do nas dochodzi jako informacja, szukać źródeł, sprawdzać przynajmniej w dwóch albo w trzech różnych źródłach, dlatego że przed nami teraz okres wielkiej takiej fiesty fałszywej, czyli można powiedzieć, że Titanic, który zbliża się do góry lodowej, jest na takim etapie, gdzie już podano przystawkę w klasie pierwszej, a na dole już tańczą po wypiciu dwóch głębszych, ale tylko dwóch. Orkiestra na Titanicu rozpoczęła już swój koncert. No i teraz jest pytanie oczywiście, kto pierwszy krzyknie Góra Lodowa i kto pierwszy z nas rozpozna, kto wrogów, kto przyjaciół, a kto będzie sławę miał za nic, bo nie wymyśli granic, jak mawia poeta. Mroczny czas, czas kłamstwa, czas obłudy, czas brzydkich ludzi, w związku z tym trzeba z tym walczyć. Polska ma pozytywny potencjał wizerunkowy, naprawdę nie dajmy się zastraszyć, a próbuje się na każdym polu, próbuje się atakować TVN24 na przykład, próbuje się atakować Radio Tok FM, zarzucając fałszywe oczywiście różne zarzuty, no ale też każąc i próbując wywołać efekt mrożący. A efekt mrożący zawsze jest no, jakimś zwycięstwem tych terrorystów informacyjnych, bo każda zmiana to jest zwycięstwo terrorystów. Ja teraz sięgnę jeszcze do Henryka Sienkiewicza, co by tam ten płaszcz nosił na tych. No i ku pokrzepieniu serca, jak to Henryk Sienkiewicz potrafił zrobić, ciężko człowiekowi iść na śmierć, ale pomiarkowawszy, to lepiej, żeby człowiek zginął, niż żeby ród miał zginąć. To jest tam pierwszy Krzyżaków, ale może coś bardziej takiego sexy. O, Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, tom pierwszy. Z wilkiem nie może być zgody, bo on musi cudzym żyć. Takie rzeczy tu się dzieją. No i jeszcze taki krotochwilnie trochę, to Krzyżacy zawsze jest ryzyko z tą krotochwilnością, ale niech będzie. Jaki wół, taka i skóra, jaka mać, taka i córa. Koniec cytatu, żeby nie było, że tu jest jakieś przekleństwo. Po prostu tak się to tam. O, i coś, co jeszcze po tej stronie chrześcijaństwa powinno być wykrzykiwane codziennie. My chcemy chrztu,
ale nie krwią i mieczem, i chcemy wiary, ale jeno takiej, jakiej zaccy monarchowie Jagiełło i Witold nauczają. Ten cytat polecam szczególnie Tygryskowi, żeby uważał, co robi Puchatek, przepraszam, co robi Kłapouchy, a co robi Kłapouchy, to za chwilę u Tomka Piątka będzie to jasne. Ja tam będę i będę starał się uczestniczyć. Na pewno wina nie będziemy pić, ani też smakowitych rzeczy jeść. To był program Oczkoś w głowie, wyjazdowa wersja. Reset Obywatelski, pamiętajcie, wspomagajcie nas, będziemy wam bardzo wdzięczni. Program po niewłaściwej stronie Muru Chrześcijaństwa realizowała Iza, a sponsorem była Joanna z Brukseli, za co bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i co? Trzymajcie się, nie dajcie się, kochajcie się, przytulajcie się i wspierajcie się koniecznie. Bye, bye. Reset Obywatelski.